stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tyle kosztowały mieszkańca województwa lubuskiego prywatne relacje z terapeutką. Pani psycholog w swoim nieetycznym zachowaniu nie widzi nic złego, choć ma na koncie nie tylko niespłacone długi. Z prokuratorskimi zarzutami nadal przyjmuje pacjentów. Potrzebowałem pomocy, a zostałem perfidnie oszukany. Czy to jest zgodne z etyką psychologa? Wie pan co, może to nie jest zgodne z etyką psychologa. Mamy konkretne pytania w sprawie fałszowania dokumentacji, wyłudzenia pieniędzy. Jesteśmy tutaj przed przychodnią państwa. Chcielibyśmy... Ta historia zaczęła się w 2016 roku. Są w niej niemałe pieniądze, fatalna w skutkach znajomość i zawiedzione zaufanie. Potrzebowałem wtedy rozmowy z fachowcem, z psychologiem. Chciałem porozmawiać, rozładować emocje, które narosły w różnych sprawach. I tak też skontaktowałem się z tą kliniką SpecMed, gdzie pracowała pani Katarzyna. Psycholog Katarzyna O. bardzo szybko nawiązała towarzyskie relacje ze swoim pacjentem. Daniel Sawicki zakończył wizyty w gabinecie po kilku miesiącach, ale nadal już przyjacielsko spotykał się z terapeutką. Wiedziała też na pewno o tym, że posiadam jakiś majątek, jakieś pieniądze, samochody. Nie jestem przysłowiowym golasem. Kobieta pożyczała pieniądze od swojego byłego pacjenta. Na początku były to niewielkie kwoty, które zwracała. Punktem zwrotnym tej historii była propozycja biznesowa. Plany otwarcia specjalistycznej kliniki w Zielonej Górze. Katarzyna O. i jej wspólnik potrzebowali pieniędzy. Daniel Sawicki pożyczył swojej byłej terapeutce ponad 80 tysięcy złotych. To było od początku, jak się później dowiedziałem, jedno wielkie oszustwo. Nikt tak naprawdę nie planował w tym miejscu żadnego tworzenia ośrodka dla dzieci. To była wszystko mistyfikacja jedna wielka. I co się stało? Pan, który miał być jednym z działowców, zniknął, odsiedział niedawno swój wyrok. Pani Katarzyna jest przed sprawą sądową, a to ja czekam na pieniądze. To się stało. Katarzyna O. do dzisiaj pożyczki nie zwróciła. Sawicki zgłosił to do sądu, uzyskał wyrok nakazowy, a sprawą zajął się komornik. Bezskutecznie. Nie posiada żadnego majątku, nie posiada nawet samochodu, a nawet konta bankowego, co jest bardzo dziwne przy osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Komornik nic więcej oficjalnie nie może zrobić. Katarzyna O. nadal prowadzi gabinet psychologiczny. Umawiamy się na wizytę. Czy to jest zgodne z etyką zawodową, żeby gdzieś tam z osobą, z którą prowadzi się terapię, później nawiązywać kontakty przyjacielskie, pożyczać pieniądze? Czy to jest zgodne z etyką psychologa? Wie pan co, może to nie jest zgodne z etyką psychologa. Pan Sawicki przyjeżdżał tutaj żywiony. Wie pan, no był utrzymankiem moim, że tak się wyrażę. To czegoś nie rozumiem, bo jeżeli pani go utrzymywała, to dlaczego pani pożyczała od niego pieniądze? Dlatego, że zaistniała taka sytuacja, w której w tym momencie, kiedy potrzebowałam pieniędzy na leczenie. A nie chodziło o klinikę, o powstanie jakiejś kliniki? Nie, to pan Sawicki stworzył bajeczkę. Dowiedziałem się też, że pan Sawicki nie jest sam, że są też cztery inne osoby, u których ma pani dług. Ja nie mam pojęcia, o czym pan mówi w tej chwili. W momencie, kiedy starałem się odzyskać pieniądze na drodze pozasądowej na początku, spotkałem się ze stwierdzeniem, że jeżeli będę podejmował takie czynności, mogę doczekać się, iż pani Katarzyna zacznie ujawniać informacje, które usłyszała ode mnie podczas seansów spotkań terapeutycznych. Daniel Sawicki postanowił zabezpieczyć swoją dokumentację medyczną z przychodni w Nowej Soli. Wtedy na jaw wyszły kolejne szokujące fakty. Jak wynika z dokumentacji medycznej prowadzonej przez panią Katarzynę, rzekomo byłem pacjentem przez kolejne 2,5 roku. Wpisywane tam były najróżniejsze rzeczy. W większości z nich nie jestem w stanie rozczytać. Natomiast oczywiście wraz z tymi fikcyjnymi wizytami szły pieniądze. To jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, tak? Ponieważ jest podejrzenie, że tych świadczeń faktycznie nie było, a dodatkowym takim elementem było tutaj podejrzenie podrobienia podpisu pacjenta.
Narodowy Fundusz Zdrowia zgłosił sprawę do zielonogórskiej prokuratury. Jest już akt oskarżenia. Katarzyna O. odpowie za wyłudzenie pieniędzy z NFZ. Byli w tej sprawie przesłuchani świadkowie, była też zasięgana opinia biegłego z zakresu pismoznawstwa. No i całość zebranego materiału dowodowego przekonał prokuratora do tego, że podejrzana, oskarżona popełniła zarzucane jej czyny. Czy prokuratura badała dokumentację innych pacjentów z tej przychodni? Nie mam takiej wiedzy, natomiast nie mam też żadnych dowodów wskazujących na to, że mogło dochodzić do tego typu zachowań w stosunku do innych pacjentów. NFZ nie zawiadamiał o innych tego typu podejrzeniach. My jednak chcemy to sprawdzić. Próbujemy umówić się na rozmowę z właścicielami przychodni w Nowej Soli. A w jakiej sprawie pan dzwoni? W sprawie fałszowania dokumentacji medycznej jednego z pacjentów państwa. Wie pan, to osoby decyzyjne nie ma w tej chwili. Na miejscu zastajemy gabinet widmo. W tym gabinecie pani Katarzyna przyjmowała. Dzisiaj głucho, wszyscy uciekli. O co chodzi? Okazuje się, że przychodnie przeniesiono do budynku obok. Dzień dobry, kłaniam się. Czy ja bym mógł o swoją dokumentację medyczną prosić państwa? Ale ja pacjentem. Bardzo, ja... Tak? Przekażę sprawę, dobrze? Ale przepraszam. Znowu. Kiedy pojawiamy się tam z kamerą, pracownicy zamykają przed nami drzwi. Jesteśmy tutaj przed przychodnią państwa. Chcielibyśmy. Proszę, musimy wyjść. Mamy konkretne pytania w sprawie fałszowania dokumentacji, wyłudzania pieniędzy. Czy to normalne, że ta kobieta dalej pełni rolę psychologa i w dalszym ciągu przyjmuje pacjentów? Prokurator nie stosował wobec niej środków zapobiegawczych polegających na przykład na zakazie wykonywania tych czynności. Uznano, widać, że nie są one konieczne. Natomiast pod kątem etycznym, no to już należałoby zapytać na przykład władze samorządu psychologów. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nabrało jednak wody w usta. Do dzisiaj nikt nie skontrolował dokumentacji medycznej i pieniędzy przekazywanych z NFZ na leczenie innych pacjentów przychodni w Nowej Soli. Daniel Sawicki swoich pieniędzy może już nigdy nie odzyskać. Pieniądze dał pan, zabrał pan. Ale oszukiwać w imię tego, że chcemy komuś pomagać, to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka, który oczekuje i potrzebuje pomocy od specjalisty. Zaufanie do terapeuty jest bezcenne, jego naruszenie musi być piętnowane. Dlatego Polskie Towarzystwo Psychologiczne powinno odnieść się do sprawy. Dziś to wszystko, a więcej gorących tematów w środę o 20:10. Do zobaczenia.